Ale super jest. Warto było wstać o tej 7 rano, chociaż to taki już normalny dzień u nas, normalny cykl. Trochę z powodu jetlaga, trochę z powodu tego, że dosyć wcześnie żeśmy poszli spać, bo byliśmy zmęczeni po wcześniejszych dniach. No i wschód słońca się załapiemy, ale teraz trzeba się załapać przede wszystkim na śniadanie. Mam nadzieję, jakieś dobre, treściwe i nie takie. Jemy cały czas strasznie śmieciowe jedzenie, bo jest łatwiej dostępne, no i przede wszystkim jest tańsze, nie? Te murale są niesamowite, tu jest pełno takich uliczek, nie? Znaczy, pominąwszy fakt, że gdzieś tam zawsze w takiej mrocznej uliczce leży jakiś bezdomny albo dwóch, nie? Więc może lepiej się nie pakować do sypialni komuś, ale te murale są świetne tutaj, to z każdej strony. Nie wiem, czy to jest taka, to być może być też cecha charakterystyczna Chinatown. Nie wiem, jak to wygląda po stronie włoskiej, bo teraz jesteśmy cały czas w Chinatown. Takim dużym, to jest chyba największe w Stanach Zjednoczonych Chinatown. Ja w ogóle myślałem, że tutaj Wielka Draka w chińskiej dzielnicy była kręcona, ale się okazuje, że to akurat było w Los Angeles, więc zupełnie inna historia. Ale jak się raz obejrzy Wielką Drakę w chińskiej dzielnicy, to na Chinatown zawsze się patrzy przez pryzmat tego filmu. Nieważne, czy jesteś w San Francisco, czy w Los Angeles. Tramwaje są super fajne. Ja właściwie o San Francisco to pewnie doskonale wiecie, że tramwaje są skonstruowane trochę inaczej, ponieważ tu jest tak dużo różnic wysokości, że przynajmniej kilkadziesiąt lat temu nie sposób było zrobić tramwaju, który by się samodzielnie poruszał pod taką górę. Więc zastosowano inne rozwiązanie. Pod ulicą są liny stalowe, które ciągną te tramwaje do góry. Do tej pory byliśmy na nadbrzeżu i tamte tramwaje jeździły już takie zasilane siecią elektryczną. Natomiast tutaj, wewnątrz miasta, cały czas te linowe, które stały się trochę atrakcją turystyczną, nadal jeżdżą. Jak się obserwuje miasto amerykańskie, zwłaszcza centrum, z poziomu ulicy, znaczy z poziomu nieba, to widać wyraźnie ulicę, ponieważ każdy budynek jest idealnie dopasowany do ulic. To wszystko jest wypełnione, przestrzeń, żeby nie było wolnej przestrzeni. I fantastycznie łączą się stare zabudowy z nowymi. Tak było w Bostonie, jak byłem tam parę lat temu. To też te stare budynki i te nowe tak idealnie ze sobą współgrały. I w San Francisco jest to samo. Niby w każdym miejscu jest inna zabudowa, ale to wszystko jest tak architektonicznie rozwiązane. I jakby plan miasta jest tak zrobiony, że to jakoś działa i jest w miarę estetyczne. Powiedziałbym, że jest bardzo estetyczne, ale może też to wynika z tego, że to porusza taką wyobraźnię człowieka, który zawsze żył w Europie i tam w Polsce jest przyzwyczajony do innych miast. Mi się to podoba, no, ale mam nadzieję, że dlatego, że naprawdę to jest fajne, a nie dlatego, że jest po prostu inne. To są takie restauracje, które się widuje tylko w filmach, a jak się przejdzie przez amerykańskie miasta, to się ma wrażenie, że wcale już ich nie ma takich i że to tylko zostało w filmach, ale nie. O, od czasu do czasu prawie wylałem kawę. Od czasu do czasu trafi się coś takiego, że wyjdziecie do takiego miejsca i nagle te wszystkie wspomnienia z filmu wracają do życia. I trochę mam wrażenie, jakbym był na filmie, jakby mnie ktoś filmował. Mieliśmy pierwszy raz okazję zjeść jakąś sałatkę czy coś takiego zdrowego, bo tutaj są takie śniadania. To ja wziąłem naleśniki na słodko. A co ty wziąłeś, Borys? Omleta. Wcale żeśmy nie wzięli jakichś ekstra dużych porcji, nie? No tak to się daje. Ja już trochę doświadczony życiem wziąłem tylko jedną porcję, bo wcześniej jak byłem w takim lokalu, to mi się zdarzyło zamówić dwa śniadania, bo byłem przyzwyczajony do polskich standardów. To dostałem tyle jedzenia na stole, że nie wiedziałem, co z tym zrobić. Więc to jest tylko jedna porcja dla jednej osoby, która będzie troszkę większa po wyjściu z tego lokalu, ale czego się nie robi w ramach entertainmentu. Wiecie, o co chodzi. Po to schudłem 20 kilo, żeby to przyjechać. Ja nienawidzę biegać. Bieganie mnie strasznie nudzi. Natomiast uwielbiam takie forsowne marsze, które powodują, że serce zaczyna bić coraz szybciej, ale nie tak gwałtownie, nie tak nagle. I potem trzymać to tempo i trzymać. I fajnie się tak zasapać trochę. Czeka nas jeszcze jeden segment i będziemy na samej górze tego, co chyba w San Francisco jest możliwe. Miałem rację, to faktycznie jest chyba najwyższy punkt. Chociaż w tamtą stronę jest jakieś takie małe wzniesienie, ale to już się nie liczy. I za bardzo byśmy odbili z naszej ścieżki.
mieliśmy się wybrać do restauracji meksykańskiej i schodziliśmy dosyć dużo. Chciałem powiedzieć pół miasta, ale to byłaby przesada. I byliśmy przynajmniej w dwóch miejscach, w których lokale meksykańskie powinny być, ale ich nie było. Albo jeden był zamknięty, drugiego nie było w ogóle. Więc trafiliśmy do tradycyjnej amerykańskiej, tak się ponoć to generalnie nazywa. I okazuje się, że są tutaj grillowane sery. To brzmi jak bardzo ciężki cholesterol, ale jakoś damy radę na potrzeby eksperymentu, jakiejś ogólnej wiedzy na temat amerykańskiej kuchni. Dużo mięsiwa, mi strasznie ślinka cieknie. Nie wiem, czy możeśmy już dawno nie jedli, gdybyśmy długą przerwę od jedzenia przynajmniej. To nie jest tylko i wyłącznie grillowany ser, to jest jakaś kanapka. Spodziewałem się, że będzie większa za $13, ale mam ogóreczka, mam kanapkę. Borys sprytnie dobrał sobie jeszcze frytki grillowane, znaczy nie, to są frytki czosnkowe? Tak, tak, więc jakieś czosnkowe. Plus jakieś wegetariańskie cuda, które wyglądają równie apetycznie jak moje jedzenie. No to dobra, pora podnieść cholesterol. Takie było to dobre i nie za duże, na szczęście. Tak, mam takie poczucie, że zjadłem na pół żołądka, więc idealnie. Trochę podkradłem Borysowi frytek. Frytki były czosnkowe, takich nie jadłem w Polsce. Są bardzo dobre. Oni tutaj w większości lokali robią te frytki cięte z ziemniaków i to takich ziemniaków ze skórkami. I te skórki też mają gdzieś tam jakiś smak, jak traficie na taką frytkę. Więc fajne rozwiązanie. Nie wiem, czemu w Polsce tak się nie robi. Idziemy na European Game Showcase. To jest impreza, na której wydawcy europejscy będą pokazywali swoje rzeczy. Właściwie nie wydawcy, deweloperzy. Przy okazji być może poznamy Aleksandrę, która organizuje ten cały event, ale może nie, kto wie. Niezależnie od wszystkiego, sprawa zapowiada się ciekawie. Mam wrażenie, że tu jest więcej gier niż odwiedzających, niestety. A tak w zasadzie to, tak przyjrzałem się, jest dużo, mimo że to są gry niezależne, to jest dużo takich powtarzalnych projektów, jak na przykład widziałem grę, która jest bardzo podobna do Binding of Isaac. Binding of Isaac. Jest też coś, co kompletnie przypomina Hearthstone'a i tak. Ale są dwie polskie gierki, które zwróciły moją uwagę. Pierwsza nazywa się Driftlands od Star Drifters. I to jest taka coś trochę połączenie z cywilizacji, settlersów, czyli takiej strategii w świecie magicznym, gdzie zarządzacie wyspami, które są rozdzielone na skutek jakiejś wielkiej wojny magów i musicie połączyć te wyspy. Fajnie to wygląda i bardzo, bardzo jest estetyczne, fantastyczna jest grafika. A druga gra nazywa się Paradise Lost, to od razu zwróciłem uwagę, bo to jest moja ulubiona kapela z czasów szkoły średniej, Paradise Lost. I oni zrobili, i ta gierka jest taka postapokaliptyczna, gdzieś tam w Krakowie się dzieje po apokalipsie. Cały scenariusz jest taki, że druga wojna światowa nie zakończyła się, tylko wydarzyła się potem zimna wojna, jakieś bombardowanie w 1952 i cały świat jest w ruinie i naszym bohaterem jest 12-letni chłopiec, który musi matkę odnaleźć albo uratować, bo tam się zdarzyło i coś nieprzyjemnego. Także wygląda ciekawie, dla mnie wszystko, co jest postapo, wygląda ciekawie. A to jest taki w pełnym świecie 3D, gdzieś tam w podziemiach się chodzi. Czyli takie trochę jakby metro, ale to są bardziej zagadki niż strzelanie do potworów. A teraz rzucimy sobie okiem, znaczy ja rzucę sobie okiem, może wam o tym opowiem, jeżeli będzie ciekawe, na Call of Cthulhu w wydaniu rumuńskim. Wygląda całkiem przyzwoicie, taki trochę Jack Orlando, trochę Monkey Island, w takich mrocznych, transylwańskich klimatach. Główny bohater to jest detektyw, detektywa nie mogło zabraknąć. Jeszcze inny główny bohater to kot, który mówi, ale nie chciałby mówić. Wygląda to wszystko bardzo zabawnie, ale nie tak zabawnie jak to, że rumuński minister przyjechał do Stanów Zjednoczonych, żeby zdecydować, czy rumuńska gra może otrzymać dotację. I zachodzi pewne podejrzenie, że podróż ministra kosztowała więcej niż wyniesie wartość dotacji. Dostałem. Ja będę jadł teraz, żeby. To jest bardzo dobrze. Że wszystko było jasne. Szczupli jedzą, nie szczupli nie jedzą. To był długi dzień i ciekawy. Zaczęliśmy o 6 rano. Teraz jest 19. Niby nie jest tak późno, ale już jesteśmy dosyć mocno zmęczeni. 16 tysięcy kroków do tej pory, a jeszcze trzeba wrócić do hotelu, więc liczę na parę tysięcy. Może pobiję jakiś rekord. Tak czy inaczej, była ta impreza Google'a, konferencja, nad którą żeśmy trochę popracowali, wrzuciliśmy już film z niej od razu, to wymagało dodatkowego wysiłku. Były te europejskie gry, kilka ciekawych, większość średnio ciekawych, ale kto wie, może to się jeszcze zmieni. Tak czy inaczej, dobrego dnia Państwu życzę, no i dla nas trochę dobranoc. Hej, hej!